serdecznie Paweł z tej strony, tak jak zapowiadałem, dziś będę robił konserwy. Mięso, które wykorzystam, to będzie wieprzowe, boczki pod garnę i coś z lasu, czyli łopatka z jelenia. Także zanim nasolę to mięso, odkroję skórki, przeważę je, żeby wiedzieć, ile tej soli mam dać. Od razu sobie pokroję na mniejsze kawałki do nasolenia. Już mam wszystko pokrojone. Teraz będę solił mięso. Użyję termomiksu mojej żony, żeby sobie odważyć soli. Do nasolenia będę używał peklo soli i zwykłej soli kuchennej. Pół peklo soli, pół zwykłej kuchennej. Na 6 kg mięsa, bo tyle mam, bo wyszło mi 6 kg mięsa, z tego 4,5 kg wieprzowego i 1,5 kg z łopatki z jelenia. Na kilogram mięsa daję około 20 gram soli, czyli tutaj 120 gram. Wszystko wymieszam sobie dokładnie. I wszystko zostawiam do następnego dnia. Także widzimy się jutro. Dzień następny. Biorę się dzisiaj za mielenie mięsa. Wszystko będę mielił tylko raz. Na sitku 8 maszynki Zelmer. I drugi raz mielę tylko łopatkę przez sitko numer 5. Mielimy. Gotowe. Bierzemy się dalej do pracy. Ciąg dalszy pracy. Teraz muszę sobie odważyć pieprz. Pieprzu daję 2 gramy
na kilogram, czyli potrzebuję 12 gram pieprzu. Jałowiec. I jeszcze muszę iść po czosnek, także muszę sobie naszykować czosnek. Czosnek już mam naszykowany. Ja daję dwa takie duże ząbki czosnku. Bierzemy się za wyrabianie. Troszkę wody. Najpierw wyrobię sobie łopatkę. Oczywiście woda letnia przygotowana. To już gotowe. Druga micha. Gotowe, przerzucamy łopatkę. I teraz wszystko razem trzeba ich mieszać. Można powiedzieć, że cały ten przepis na konserwę wygląda tak, jak na kiełbasę. I powiem tak, że wszystko się zgadza. Może inne proporcje mięsa. Także mam już gotowe mięso, ładnie wypracowane, wymieszane. Odkładam sobie na bok i biorę się teraz za wyparzanie puszek.
Do dzieła, zmęczyłem się trochę. Puszki na wyparzone będę się starał nakładać tak, żeby nie było powietrza. Bynajmniej, żeby było go jak najmniej. Krawędzie puszek będę wycierał, żeby idealnie pasowała uszczelka z wieczka. Jedna już. Już mam wszystko popakowane, powkładane do puszek. Teraz zmieniamy miejsce, bo puszki zamykał będę w drugiej mojej kuchni przywarsztatowej. I Wam pokażę, jak to będę robił. Także widzimy się za chwilkę. Jestem już w swojej małej kuchni przywarsztatowej, ciasnej. Tak jak widać, to urządzenie nie mogłem go zamontować w tamtej kuchni, bo jest zbyt duże, nie byłoby jak. Tutaj, żeby je zamontować, musiałem drzwiczki otworzyć. Co mogę powiedzieć? To urządzenie zakupiłem od firmy Puszkopol. I trochę zmieniłem konstrukcję, bo to była zamykarka ręczna. Ja dołożyłem sobie silnik, żeby to troszeczkę zautomatyzować. I zaraz Wam pokażę, jak będę zamykał te puszki. Może mi się uda jakoś tak nie zasłaniając pokazać Wam. To bierzemy się do roboty. Starał będę się tak szybować. Wkładam puszkę. Domykam. Na dole mam pedał. Naciskam. I puszka zamknięta. Już mam wszystko pozamykane. Została mi tylko jeszcze pasteryzacja, także wrzucam do gara. Pasteryzował będę w temperaturze około 90 stopni przez 3 godziny. Także widzimy się na degustacji. Moja przygoda z konserwami już się skończyła. Czas na próbę. Powiem Wam, że kolorek tych konserw jest bardzo fajny, bardzo ładnie to wygląda. Ta galaretka, ten tłuszczyk. Ten smak. Powiem Wam, że bardzo, bardzo pyszna. Jestem zadowolony. Chcę Wam powiedzieć, że to nie koniec przygody z puszkami, z konserwami, bo jeszcze będą filmy. A co będę zamykał w tych puszkach, to sami się przekonacie, ale to już w następnych odcinkach. Czy to będzie następny, tego jeszcze nie wiem, także
Jeśli się podobało, subskrybujcie i do zobaczenia do następnego odcinka.